Witam serdecznie w 8 odcinku programu Artist Garden. Dzisiaj znowu dwoje gości, bardzo się cieszę. Kamil Mokrzycki i Ania Żaczek. Cześć. Witajcie. Cześć. Reprezentanci zespołu chóru Sand & Grace. Zgadza się. Dokładnie tak. Dzisiaj jesteśmy w trakcie pomiędzy przygotowaniami do Superhit Festiwalu. Jak się czujecie przed tym wydarzeniem? No jak zwykle coraz większy poziom adrenaliny. Czekamy na występy pierwsze już wieczorem. No to nie wasza pierwsza taka duża impreza, więc czy ta wprawa już jest i ten stres powoli już zaczyna coraz bardziej schodzić niżej i jest mniejszy, czy dalej gdzieś to wysoko piętnuje? Ja myślę, że zawsze takie duże festiwale powodują niesamowitą mobilizację, bo bardzo dużo osób przychodzi, żeby posłuchać muzyki na żywo, więc my chcemy też się wydać 200% i to zawsze powoduje taką małą tremę, która jest mobilizująca. Ale teraz, kiedy jest festiwal, jest duża radość, jednak gdzieś w naszych głowach, myślę, we wszystkich, którzy się zapoznali z ostatnimi wydarzeniami z życia chóru, trwa cały czas, nucimy piosenkę Sens i klikamy, żeby jak najwięcej było odsłon na YouTubie, żeby wesprzeć Kaję. Tak, tak. Sytuacja wygląda tak, że udało nam się spontanicznie wypuścić teraz, kolokwialnie mówiąc, utwór Sens. Jak Ania ładnie mówi, zawsze sens ma swój ukryty sens, a sprawa dotyczy mojej 3-letniej siostrzenicy, która walczy z nowotworem i teraz niestety 3 tygodnie temu dowiedzieliśmy się o wznowie nowotworu. Utwór Sens jest inicjatywą Łukasza Bartoszaka i Katarzyny Chrzanowskiej, czyli naszych menadżerów, którzy chcieli jakoś się zaangażować i pomóc nam, pomóc też chórowi, wesprzeć mnie i moją rodzinę, bo to też tak wyglądało. No i dzięki Tabowi, naszemu producentowi, Jaro Kusowskiemu, który napisał tekst, powstał utwór Sens. Utwór Sens jest bardzo wyjątkowy, bo zbieramy nim pieniądze na leczenie Kai i też innych dzieciaków, które takiej pomocy potrzebują. To jest piękna inicjatywa i trzymamy mocno kciuki, żeby Kaja wyzdrowiała. Dziękuję. I mogła cieszyć się tutaj życiem i tym wszystkim, co jeszcze ją... Ja myślę, że jest tak dużo osób, które wspierają nas i pomagają nam, że sam fakt po prostu tego oddechu, który czujemy na plecach, oddechu wsparcia, jest tak bardzo budujący, że to daje dużo siły. Przed chwilą pomachaliśmy Andrzejowi Piasecznemu, żeby było jasne, skąd te uniesione ręce. Także tutaj dużo gwiazd zacnych na tym festiwalu. Także Andrzeja pozdrawiamy, tutaj kręci się w okolicach nas. Z Andrzejem łączy was pasja do muzyki. A jakie jest taka wasza pierwsza myśl, jaka jest, kiedy słyszycie słowo muzyka? Samo słowo, skojarzenie. Wiesz co, chyba ciężko byłoby wypowiedzieć mi się w imieniu całego zespołu, bo nas jest prawie 20 osób i to byłoby prawie 20 słów, co najmniej. A myślę, że muzyka jest sama w sobie takim ośrodkiem naszego życia. Dla nas to są i emocje, i dużo pracy, warsztat, ale też to, czym możemy się dzielić z innymi osobami. To jest zupełnie niepoliczalne i nieobliczalne, co można z nią zrobić. Także póki my się rozwijamy, a chcemy się rozwijać całe życie, mamy nadzieję, że ta muzyka będzie w nas i będzie też w naszych słuchaczach. Pracując w zespole, który właśnie liczy 20 osób, jak to jest, kiedy przygotowujecie się na przykład do tworzenia nowych projektów? Siadacie i od razu wspólnie robicie burzę mózgów, czy najpierw każdy na spokojnie w domu, w zacisznym dla siebie kącie przygotowuje się do takiego spotkania i tam to bardzo różnie. Następnie ja myślę, że burza mózgów. Zależy też, o co pytasz dokładnie, bo jeżeli chodzi o przygotowanie materiału na płytę, to wygląda tak, że przede wszystkim Tab, czyli nasz producent, siedzi w studio i rzeźbi hity dla nas, a my później dostajemy szkielet takiego hitu, dostajemy tekst gotowy, później jest tak, że albo Ania zazwyczaj siedzi w domu i wymyśla wstępne harmonie, które przynosi później na próbę, a my gdzieś się zmieniamy, modyfikujemy, sprawdzamy, które działają. Później jedziemy na przykład do studia, no i wtedy pracujemy w grupie już wszyscy razem, że
tak to fizycznie wygląda. Później jedziemy do Taba i na przykład studio nagrań to wszystko jeszcze modyfikuje, nagrywamy milion wersji i tak naprawdę utwory finalnie są dla nas największą niespodzianką, bo my nigdy nie wiemy, które fragmenty z tych harmonii, które nagraliśmy, Bartek, czyli Tab, przemyci ostatecznie do utworu. Więc ten pierwszy odsłuch tych piosenek to są uszy nastawione w ten sposób i każdy otwiera oczy, mówi, a wybrał to, a tu wybrał to, ojej, a tu jest. I dla nas to jest też mega przyjemność, bo poniekąd w pełni uczestniczymy w kreowaniu tych numerów dzięki uprzejmości Bartka, który nam pozwala tak jakby współtworzyć i na przykład harmonizować to, co śpiewamy, czasami lekko wpłynąć na melodię, którą on napisał, jest jej autorem, a mimo to pozwala nam ją lekko zmienić. No ale ten prezent na koniec, że my sami nie wiemy, jak to będzie brzmiało i mamy taką niespodziankę, jest chyba największą przyjemnością. Czasami jest tak, że na przykład wysyła nam finalnie utwór dwa razy dłuższy niż był pierwotnie, ponieważ dopisał jeszcze jedną część, wycinając nasz chór, samplując go troszeczkę i zaczarował nas kilka razy w ten sposób na płycie Atom. Kradło nam po prostu serca, bo pamiętam, jak Kamil przyniósł utwór Nadzieja z autorem, którego pierwotnie w ogóle nie było w planach. A Bartek właśnie w nocy, siedząc jeszcze w studio, napisał zupełnie nową część i stworzył kosmiczną przestrzeń na tej płycie. Tak. A i na przykład jeżeli chodzi o pracę taką czysto koncertową, no to już jest ślęczenie w salach prób. Najpierw sami wokaliści, sami muzycy, później konfrontujemy to na próbach wspólnych. To zawsze są przy okazji wydarzenia, kiedy wspólnie jemy, wspólnie tak jakby przebywamy, dyskutujemy w przerwach między śpiewaniem i graniem. Jakby staramy się też dbać o te relacje osobiste między nami, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało. A zdarzyło wam się na przykład nie zgodzić z jakąś propozycją, którą podsunął wam Tab? 1 200 000 razy. Wiele razy, ale... Jest nawet utwór, który był w zasadzie skończony i który nie szedł na krążek. Ale fajne było to, że zawsze mieliśmy dialog, to nie były jakieś takie zupełnie autonomiczne decyzje któregokolwiek z komponentów, bo tak naprawdę płytę Atom stworzył Tab, stworzyło Sounding Grace, ale stworzyła też Patrycja Kosiarkiewicz, która pisała teksty, Gorgo Music, które tak naprawdę czuwało cały czas i też komentowało nas na bieżąco w pracy, co to jest było też niesamowite, że u nas jest tak, że Gorgo, czyli nasz management, Łukasz z Kasią, oni w żadnym wypadku nigdy nie jest tak, że czekają na finalną wersję. Oni uczestniczą w pełni w tworzeniu tych piosenek na każdym etapie, wręcz nawet czasami to oni podejmują decyzje, jak coś ma brzmieć, jak coś ma wyglądać, podpowiadają nam. To jest o tyle fajne, że mają dystans. My siedząc w studio po kilkanaście godzin dziennie, czasami po prostu już byśmy tak przyzwyczajeni do tych dźwięków, że wszystko nam się podobało, albo wręcz odwrotnie, nic nam się nie podobało z tego, co nagraliśmy. I Kasia z Łukaszem po prostu dostawali taką prewkę od Taba i mówili, nie, zupełnie w ogóle... Absolutnie druga wersja. Pierwsza odpada, druga wchodzi. Nas jest dużo, ale fajne jest to, że przez to, że nas jest dużo, możemy pracować w tym wszyscy, że nawet właśnie oni jako menadżerowie się w to w pełni angażują i są w tym z nami, nie w tworzeniu muzyki. To jest super. Czyli często działacie na zasadzie kompromisu. I idziecie, odpuszczacie? No to jest grupa, my pracujemy od 10 lat w grupie. To jest jeden wielki kompromis. Ale to jest też szkoła, niesamowita szkoła na życie, no bo my się tego uczymy nie tylko w pracy w zespole, ale później w życiu osobistym, że po prostu umiemy inaczej funkcjonować z ludźmi w domu, z rodzinami, w przestrzeniach publicznych. Po prostu jesteśmy przyzwyczajeni do kompromisów. Co najbardziej nakręca was do dalszego działania? Chyba takie momenty jak właśnie wyjście na scenę w Sopocie, gdzie na słynnych deskach widzimy przed sobą kilka tysięcy ludzi, którzy znają nasze utwory, mają roześmiane buzie i spędzają fajnie czas. To jest bardzo przyjemne to, że dowiadujemy się, że nasza płyta pokrywa się platyną, że jest dużo odbiorców, że na piosenkę Sens jest tak duży odzew, że znajdujemy się na drugim miejscu listy iTunes. To są takie momenty, kiedy trochę nie dowierzamy w to, co się wydarza, ale wiemy, że właśnie dzięki Kasi i Łukaszowi to wszystko idzie do przodu. Oni trzymają nad tym pieczę, wiedzą doskonale, są bardzo świadomi tego, jak to ma dalej wyglądać i są bardzo pomocni w tym.
Także wiemy, że wszystkie ruchy, które się wydarzają, mają sens, mają dodatkowe znaczenie, bo to była ich inicjatywa, żeby powstał utwór. W związku z tym, że nam tak naprawdę wiadomo, że włączyła się mobilizacja, kiedy Kamil podzielił się z nami informacjami o Kai, ale my mieliśmy burzę mózgów, mieliśmy mnóstwo pomysłów, ale to Kasia i Łukasz wyszli z tym najbardziej konkretnym i najbardziej błyskawicznym w realizacji, bo oni po prostu natychmiast napisali do Taba, natychmiast napisali do Arka Kłusowskiego i w kilka dni powstał utwór, który się bardzo szybko znalazł w rozgłośniach. Także wszystkie te momenty są dla nas bardzo ważne, bo gdyby nie to, że podjęliśmy się tego, żeby zorganizować się z Sound & Grace, czyli po prostu 10 lat pracujemy na to, żeby spotykać się regularnie, żeby to wszystko szło do przodu, nie moglibyśmy prawdopodobnie korzystać z tego wszystkiego, co daje nam los. Pamiętacie swoje początki, kiedy zaczynaliście, kiedy jesteście teraz, kiedy już osiągnęliście sukces? Gdzie była większa trudność? Na początku, kiedy walczyliście o to, żeby wasza muzyka docierała do osób i mogła nas cieszyć tak, jak cieszy nas teraz? Czy teraz, kiedy już to się dzieje i gdzieś ta machina jest nakręcona i działacie i możemy was słuchać i cieszyć się z wami tym, co robicie, waszą pasją? Czy mi się wydaje, że nie powinno się o to mówić w kategoriach trudności, dlatego że my akurat mamy taką przyjemność, że robimy to, co lubimy. Muzyka od zawsze była naszą pasją, po prostu od jakiegoś czasu stała się również naszą pracą zawodową i zaczęło to wszystko trochę bardziej poważnie wyglądać, ale to cały czas jest coś, co my chcieliśmy robić już od wielu lat, występować na scenie. Teraz robimy to w pełnym spektrum. Nagrywamy płyty, wypuszczamy single do radia, docieramy z naszą muzyką do szerokiej publiczności i co najważniejsze, dostajemy odzew, że ludzie chcą tego słuchać i to jest w tym wszystkim najfajniejsze, więc nie można powiedzieć, że to jest jakakolwiek trudność, a każdy z tych etapów, o którym mówiłaś, i początki, i ten etap teraz, każdy z nich ma oczywiście swoje jakieś mankamenty. Na początku była obawa, czy to w ogóle wyjdzie. Teraz jest tak, że cały czas chcemy, żeby muzycznie jakość naszego zespołu jak najlepsza, żeby te koncerty, które pokazujemy, były właśnie jak najfajniej przygotowane muzycznie, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało i to jest trochę taka presja lidera, w sensie, że już dostaliśmy duże zaufanie od publiczności i nie chcemy tego zawieść, więc każdy z tych etapów ma swoje jakieś takie stresujące momenty, ale to cały czas jest muzyka, my robimy muzykę, zawsze o tym marzyliśmy, więc to jest bardzo przyjemne. Kim są dla was fani? Jesteście dużą grupą i na pewno każdy z was ma też jakąś swoją gromadkę, oprócz tych ludzi, którzy kochają was jako cały chór, jako cały zespół. W jaki sposób odczuwacie ich obecność? Pokazują siebie, na przykład nietypowo okazując tą radość z waszej muzyki? Oczywiście, że tak. Nasi fani nas zaskakują bardzo często. Przede wszystkim swoją liczebnością na koncertach, tym, że płytę znają absolutnie na pamięć. To jest zawsze bardzo przyjemne stać na scenie i widzieć, że czyjeś usta ruszają się równo z moimi. To jest po prostu bardzo takie krzepiące, ale nasi fani też potrafią przejechać kawał drogi, żeby spotkać się z nami na takim koncercie, czy też przy okazji premiery płyty mieliśmy kilka spotkań w sklepach muzycznych i też zawsze było tłoczno, więc to jest bardzo przyjemne. Ola, jedna nasza fanka, nie wiem czy pamiętasz, w Opolu przywiozła wielki, wielki baner z naszym zdjęciem. Co nas aż zawstydziło, a opowiedziała nam do tego historię, że o mały włos w ogóle nie dotarła z tym banerem tutaj na miejsce, ponieważ firma, która drukowała dla niej ten wielki plakat, wysłała jej reklamy aparatów cyfrowych, a nie nasze zdjęcia, więc powiedziała mi, żeby się nie przejmowała następnym razem i w razie czego na aparatach cyfrowych też się podpiszemy. Nie no, cudowne jest też to, że są osoby, które jeżdżą na każdy koncert i są z nami zawsze i to nawet ciężko jest nazwać tych ludzi fanami, bo dla mnie słowo fan to jest troszkę ktoś, kto stoi gdzieś za barierką. A to są ludzie, którzy trochę współtworzą z nami Sound & Grace, oni nas motywują,
Tak jakby my zawsze jak się spotykamy, to staramy się znaleźć chociaż chwilę, żeby z nimi porozmawiać, dlatego że oni są też dla nas inspiracją. To jest niesamowite móc się spotkać ze swoim odbiorcą i porozmawiać o muzyce, o ich emocjach. To, co oni nam wtedy oddają, jest dla nas dodatkowym motorem do tego, żeby wrócić na próbę i pracować. No mamy zresztą fanów, to dziwne słowo strasznie, naszych słuchaczy, przyjaciół tak naprawdę, którzy nas wspierają od wielu lat, tak jak Lenka z Kluczborka. I to jest niesamowite, bo Lenka też jest zawsze nam, nawet jak nie może przyjechać na jakiś koncert, to dostajemy od niej wiadomość, że jest, że pamięta, że dzisiaj gramy. No i wtedy człowiek ma 100% więcej energii, żeby wyjść na scenę. A jak jest u Was z marzeniami? Jaką rolę odgrywają w Waszym życiu z kolei marzenia? Sound & Grace to kiedyś było marzenie tylko. A tak naprawdę my zawsze chyba dążymy do realizacji swoich marzeń. To jest na pewno obarczone dużą i ciężką pracą, ale gdyby człowiek nie marzył, to nie miałby o czym śpiewać. Ja myślę też, że u nas jest tak, że te marzenia się realizują i to jest coś takiego, że jeszcze odważniej marzymy do przodu i o coraz to nowszych rzeczach, bo tak jak Ania wspomniała, no kurczę, dzisiaj gramy na koncercie platynowym. I stojąc przed próbą za kulisami, po prostu popatrzyliśmy na sobie i tak, ej ludzie, gramy na koncercie z płytą platynową, przecież nikt z nas o tym jeszcze nawet półtora roku temu nie myślał, że to się wydarzy, a to było w sferze marzeń, nie? Więc tak jakby te marzenia możemy coraz odważniej w sobie kreować w głowie. Bardzo się cieszę, że byliście ze mną. Ogromnie się cieszę, że mogłam poznać kolejnych ludzi, którzy tak bardzo wierzą w swoje marzenia i są dowodem dla wszystkich, że te marzenia się spełnią i warto o nie walczyć. A teraz zadanie dla Was na koniec, żebyście wybrali sobie podkładki na pamiątkę, która w jakiś sposób do Was najbardziej pasują. Podzielmy się to ja, z ludźmi. Ja mam swoją. Masz swoją, to idziesz pierwszy. Tak? U nas jest równouprawnienie. Tak, idziesz. ale wiesz, no bo on moje jest najbardziej adekwatna. Ja mam, moja praca jest ściśle tajna, nawet ja nie wiem, co robię. I to się niestety zgadza, że... Ja muszę coś wybrać, bo tutaj nie do końca wszystko jeszcze przeczytałam, ale wiem co. Chciałabym się czasem mylić. Tak, to są takie nasze... Pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy wszystkich, bardzo dziękujemy i do zobaczenia i powodzenia na Super Hit Festiwalu. Dziękujemy. Do zobaczenia.